Testem pisemnym rozpoczął się w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży 37. Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie. Do udziału w turnieju zgłosiło się ponad 40 uczniów z kilkunastu szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju. Po trzech dniach konkursowych zmagań w szkolnej sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie turnieju. Po raz trzeci ogólnopolski turniej został zorganizowany w Zespole Szkół Weterynaryjnych w Łomży. Myślę, że dla każdego młodego człowieka taki udział w turnieju jest przede wszystkim z jednej strony satysfakcją, a z drugiej podnietą do doskonalenia się. Państwo doskonale wiecie, jak ogromne znaczenie we współczesnym świecie odgrywa, po pierwsze, bardzo rzetelna, bardzo nowoczesna i profesjonalna wiedza. Stąd nasze działania, które między innymi wynikają z zadań turnieju, to podnoszenie naszej jakości kształcenia. To umiejętność młodych ludzi znalezienia się w świecie XXI wieku w tak trudnym przemyśle, jakim jest przemysł mleczarski. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, Parlamentu Samorządu Województwa Podlaskiego oraz firm mleczarskich i fundatorów nagród. Wielu spośród zwycięzców poprzednich edycji konkursu to dzisiaj wzięci naukowcy oraz szefowie zakładów mleczarskich, powiedział profesor Stefan Ziejka, przewodniczący komisji konkursowej. Jest duża rozpiętość punktów między pierwszą osobą, a osobą, która gdzieś tam jest z końca listy. Z czego wynika ta rozpiętość wyników? Otóż z bardzo trudnego egzaminu. My celowo układamy jako trudne zagadnienie, dajemy trudne pytania, żeby była selekcja, naturalna selekcja, żeby jak gdyby tę listę rankingową, jeżeli chodzi o punkty, rozciągnąć, żeby można było wybrać najlepszych. Stąd też my nie oczekujemy, że 100% uczestników, a ich było 36 w tym roku, osiągnie taki dobry wynik. Jesteśmy usatysfakcjonowani, jak bardzo dobre wyniki osiągnie 10 do 15 osób. To znaczy, że turniej jest normalny, że turniej ma właściwy poziom trudności również. Ja już z tym turniejem jestem związany około 30 lat i muszę powiedzieć, że śledzę losy niektórych, nie wszystkich, bo to jest nie sposób, że to są już doktorzy na wyższej uczelni, to są kierownicy działów, czy też menadżerowie, zastępca prezesa jeden z dawnych uczestników turnieju był. Także to są ludzie, którzy w większości, nie wszyscy, w większości bardzo dobrze sobie radzą w życiu i jako fachowcy się sprawdzają. Wręczanie nagród, dyplomów oraz podziękowań rozpoczęło się od uhonorowania nauczycieli, którzy przygotowywali uczestników turnieju Wiedza o Mleku i Mleczarstwie. Dyplomy udziału w turnieju otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. Wszyscy czekali jednak na ogłoszenie listy laureatów turnieju. Miejsca 10 zajął Jacek Szmyciński z Rypina, 9 i 8 Marta Mańczuk i Justyna Wiszowata z Zespołu Szkół w Mońkach. Miejsca 7 i 6 zajęli Monika Grądzik i Paweł Gołaś z Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle, 5 Grzegorz Jemioł z Lublina, 4 była Małgorzata Perkowska z Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokim Mazowieckiem. Wzięłam udział, żeby zdobyć indeks, jakieś osiągnięcia w kierunku swojego zawodu zdobyć. No i jakieś perspektywy lepsze na swoją przyszłość. Spodziewałam się takiego właśnie poziomu pytań i myślę, że poszło mi w miarę dobrze, czyli są pytania takie do przyjęcia. Trzecie miejsce zajęła Anna Wiszowata z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Zdobywcą drugiego miejsca był Patryk Ćwikła z Zespołu Szkół Chemicznych Przemysłu Spożywczego w Lublinie. Miałem omówić budowę i funkcję baktofugatora, omówić
składniki w metodzie Gerbera. No, technologia żywności na pewno, nad specjalizacją mleczarstwa się jeszcze zastanawiam. Pierwsze miejsce zajął Szymon Dubiejko z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Białymstoku. 10 laureatów turnieju otrzymało także zaświadczenia uprawniające do studiowania bez dodatkowej rekrutacji na Wydziale Nauki o Żywieniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Spotkanie zakończył mini recital w wykonaniu uczniów Szkoły Weterynaryjnej i Słodki Poczęstunek. Thank you.